Witamy Was serdecznie. We're greeting you. Welcome you. Z uwagi na to, że już kilka dni tutaj jesteśmy, widzimy, że Wasz teren ma bardzo dużo potrzeb. We've been here for a few days. And we believe that this land is in great need. I na wszystkie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć przez te kilka dni. And we're not able to change a lot over just a few days. Na tutakuwa kwa una uwezo wa kubadilisha mambo mengi kwa siku zichache. Ale chcemy do Was mówić o osobie, która podniosła nasze życie na wyżyny. But we want to tell you about a person that lifted our lives to a new level. Ungependa kutueleza kuhusu mtu aliyeinua maisha yao kwa kiwango kingine. Najważniejsze na ziemi to spotkać się osobiście z Jezusem Chrystusem. The most important thing on the earth to meet Jesus Christ. Kitu muhimu duniani hii ni kukutana na Yesu Kristo. Spotkanie z Jezusem zmienia totalnie życie człowieka. Ono się przemienia o 180 stopni. A true meeting with Christ will revolutionize and change your life. Ukweli wa kukutana na Yesu itabadilisha maisha yako. Wszystko, co robimy w naszym życiu, robimy w oparciu o Jego moc. Tak żyjemy, tak wychowujemy dzieci, tak żyjemy w naszych małżeństwach i tak prowadzimy nasze służby. Everything we do in our personal lives, we base it on the power of God. Chochote ambacho wanafanya kwa maisha yao, yana msukumo wa nguvu za Mungu. We raise our kids based on the power of God. Our marriages are based on the power of God. Our everyday lives are based on the power of God. Zasada jest taka, że możemy dać tylko to, co mamy, więc chcemy Wam dać to, co mamy. There is a rule that says that we can only give as much as. So we want to give you all that we have. Okay, kuna sheria inayosema kwamba utapeana tu kulingana na uwezo ambao uko nao. Pia wao pia watapeana tu kwa uwezo ambao wako nao. Rozpoczynamy to spotkanie od uwielbienia i od modlitwy. We're gonna start the meeting with a worship and with prayer. Wanataka kuanza mkutano kwa kuabudu na kuomba. Chcemy, abyście, jeśli poznaliście osobiście Jezusa, to byśmy chcieli, żebyście wstali. I wiem, że my jesteśmy z Polski, a wy jesteście z Afryki. Ale jeśli twój duch będzie poruszony na skutek tego, co my będziemy robić, to bierz z nami udział. Okay. We would like to ask the people that have truly met God to stand up and we're going to be praying and singing in Polish, but that's no barrier because we're doing it. So people who are born again from the Spirit will be able to connect and participate with us. Okay. Wanaomba wale watu ambao wameokoka na kumaanisha kusimama na wakati watakuwa wao wataomba wakiimba kwa lugha yao, wao watapokea na wanaweza kuwajoi. Bóg nie ma nic wspólnego z formą. Ważne, aby Go uwielbić w duchu i w prawdzie. The type of worship has nothing to do with God, but it's important to do it in the spirit and in the truth. Okay. Mbinu ya kuabudu
haijalishi mbele ya Mungu. Kitu muhimu kwa Mungu ni kwamba katika roho na ukweli ulio ndani mwako, huo ndio Mungu wanaguzwa nao. My jesteśmy otwarci duchowo bardzo i sami jesteśmy ciekawi, co Bóg będzie dzisiaj pośród nas robił. We are very open spiritually ourselves and we are waiting to see what God will want to do with our service here today. Wako wamefunguka sana kwake Mungu na vile wako wanaendelea, Bwana atawaelekeza jinsi ya kuendelea kwa ibada ya leo.
Dziękuję.
Początek i koniec, Alfa i Omega, początek i koniec, Alfa i Omega.
Wyliczyła mnie, wyliczyła mnie,
mashati ona masimamo ya pesa ona mastawa takala masa ona masere takalese to ty jesteś gospodarzem to tutaj jesteś gospodarzem ale spokojnie chcę pałcia chcę ona masima hasa tekenese ona masima takala takta ona masere Przyjmuj głęboko do swojego serca.
Ponisz wszystko, co było do tej pory. Ponisz wszystko, co było stare. I odłóż się na nowe. Na nowe. Na nowe. Wszystkie stare struktury, struktura tego
tego świata padnie. Świątynia zbudowana ludzką ręką padnie. A ty odbudujesz dzisiaj rzecz. A ty odbudujesz w duchu. A ty odbudujesz w duchu. A ty odbudujesz w duchu. I my mówimy, że będzie wychodziło światło. Będzie wychodziło światło. O koronasa, koloromosa, koloromosa. I na mnie kiedy to koloromosa, gdy na mnie się. O koronasa, koloromosa. Święty Bóg na tronie swym. Jesteś godzien być cześci. Chodź Boże. Święty Bóg na tronie swym. Jesteś godzien. Święty Bóg na tronie swym. Jesteś godzien być cześci. Święty Bóg na tronie swym. Jesteś godzien. Święty Bóg na tronie. Ojcze, dziękujemy Tobie, że to będzie wymówienie. Ty będziesz potwierdzał znakami i cudami. Dziękujemy Tobie za swoją wiedzę, za swoją mądrość, za swoją pokorę. My uwielbiamy Cię. Poruszaj się pośród nas. Cudowny Święty Duch. Cudowny Święty Duch. Mów, Ty jesteś otwarcie na Ciebie. Jesteś otwarcie na Ciebie. Ja, Ojcze. Szynika Ramas. Żyje na Tobie. Swoją bukietę na nas. Niech twój autorytet objawia im się dzisiaj.
dzisiaj. Niech przeszywa ich serca, niech przeszywa ich umysły. Ja mówię, nie zapomnę na nazwę Ducha do duszy. Ducha do duszy. Ducha do duszy. Moja masz SDG. Silne jednostki bojowe. Silne w Tobie. Silne w Tobie. Silne w Tobie. Światowe zjednoczenia z Tobą. Światowe zjednoczenia z Tobą. Światowe zjednoczenia z Tobą. Światowe zjednoczenia z Tobą. Moja masz pisała hasa taka. Święty Boże Duchu, wypełnię to miejsce. Wszystkiemy na stołu, wspólny sprawy. Wiem, Duchu Święty. Wiem, poruszaj się wśród nas. Jest Pan przed mną. Chodź, chodź, chodź. Przyjdzie snu. Całe stworzenie śpiewa. Najcenniejszy jest i Ciebie uwielbiam. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący. Jesus.
The devil wants to influence us
through culture of land of each land. Okay, shetani utaka kutu kutuweka katika mila na uzoefu wa kila nchi. Naśladować lub używać w kościele rzeczy, które znaliśmy zanim narodziliśmy się z Bożego Ducha. The devil wants us to use the form that we know from the old life, from culture, from the world. Shetani anataka tutumie mambo yenye tunajua katika mila na desturi, halafu tuingize katika nchi. Uwielbienie jest w was. Worship is inside of your being. Kuabudu uko ndani mwako. To vas is music. Inside of you when the music is created. Okay, ndani mwako ni kuabudu kuna huko ndani. Nipo chakiena instrument. You don't even need any instruments. Hata uhitaji vyombo. To jest dodatek. The instruments is just an add-on. Okay, vyombo ni vitu vya kuongeza tu. To tak jak kościół, to nie jest ten budynek, bo wy jesteście kościołem. It's the same, like the church is not this building. You are the church. Elewa kwamba kanisa sio jengo hili, lakini kanisa ni wewe. Bóg nie porusza się wtedy, kiedy jest chaos. Bóg, God, will not move when there is chaos or confusion. Mungu hawezi tembea penye kunao kuchanganyikiwa, kunao vita. Jeśli odrodziliście się z Bożego Ducha, to w was są dźwięki z nieba. Musicie je słyszeć. Born again, inside of you, there are sounds from heaven. Ninaambia na mpia lakini mwelewe. Kwamba Mungu hawezi tembea penye kuna vita katikati yenu, lakini lazima usikie sauti kutoka mbinguni. Bóg, któremu oddaliście swoje życie, to Bóg mocy. God that you gave your life to is the God of power. Mungu ambaye umemwamini wewe ni Mungu mwenye nguvu. To Mungu kuri mufi. It's a God that talks. Ni Mungu ambaye anaongea. On powiedział kiedyś do Izraela, słuchaj Izrael. He once said to Israel, he said, listen Israel. Alinena siku moja na Israel na mkapea Israel. Sikiza Israel. I on mówił do ciebie, słuchaj swojego wewnętrznego człowieka. And now he's telling to you, listen your inner man. Okay, leo hii hapo anasema, sikiza chenye amepeana nabii wake. Kto sa spodobacie to uwielbienie? Kto sa spodobacie to worship leader here? Kiongozi wa kiongozi wetu hapa. Ajitokeze. One leader, one. Mmoja. There needs to be only one. Jeden leader. One leader. Nada kiongozi mmoja. Uwielbienie jest też modlitwą. Worship is like is the same as prayer. Kuabudu ni sawa na maombi. Spend this time with God. Do you spend time with God? Je, wakati wako na Mungu? To jest bardzo ważne. Uwielbienie będzie bardzo ważne. It's very important because the worship is going to look like you. Ni muhimu sana, ni maana ukichukua wakati wako na Mungu, kuabudu kwako kutaonekana vile ulivyo. My w naszym kościele mamy grupę uwielbienia, która absolutnie nie jest zbudowana z muzyką. In our church, we have a worship team that's not made up of the best musicians. Anasema kanisani mwao wana kikosi ambacho kinaabudu lakini sio waimbaji hodari. Ale kochamy Jezusa i jesteśmy najarani na Jego obecność. On jest naszym skarbem. Całe życie dla Niego położyliśmy. But we are passionate about Christ. We lay our whole lives for Jesus. And the worship team is made up of people who love Christ and are passionate about Christ. Ni kwa sababu wana moyo kwa ajili ya Kristo. Anasema kikosi cha kuabudu Mungu na kumwimbia lazima wachilie maisha yao kwa Yesu Kristo. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że to nie jest szukanie piosenek.
Często można zaśpiewać przez dwie godziny. Święty, święty, święty. I Bóg będzie uwielbiony, bo w tym wszystkim jest ważne Twoje serce. If you have a heart directed at God, you can sing three words like holy, holy, holy. And that will be stronger than singing some worldly songs. Ukiongozwa na Mungu, utakuwa naimba mtakatifu, 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 na kuimba kwako haitakuwa kama kuimba kwa ulimwengu. Hebu shinda na Mungu. It's not something you can learn. It's something we can teach you. Sio kitu naweza kufundishwa, sio kitu naweza kuiga kutoka kwa mtu. Każde spotkanie się z Bogiem powoduje to, że będziecie coraz bardziej pewni i będziecie pewni Jezusa, wyrażać na zewnątrz. The more time you spend individually with God, the more certain you're gonna be emulating Christ within you. Jinsi unavyochukua muda na Mungu, hivyo ndivyo pia utakuwa na umbwa upya vile Mungu anataka. Chcemy się Boga zawodnić, chcemy Wam udzielić też z naszego. We want to pray for you now, and we're going to give you from our worship anointing. We're going to impact on you the worship anointing. Okay, sasa wanataka wachelie upako huu wa kuabudu kwenu mkitaka. Mwana bila wangu. Wangu. So, amini, wanataka wachelie uweza kuabudu. Yeah. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, bierzemy w tej chwili autorytet nad demoniczną siłą wpływu, która atakuje tych ludzi w imieniu Jezusa. My łamiemy kultury w imieniu Jezusa. My łamiemy te plemienne dźwięki w imieniu Jezusa. My nakazujemy w tej chwili odejść wszelkiemu wróżbiarstwu w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszelkim czarom w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszelkiej jakiejś hipnozie w imieniu Jezusa. My go przeklinamy przez moc imienia Jezusa. My go przeklinamy przez moc imienia Jezusa. My porywamy duchowe zrozumienie. Pomeramy, myślą wiedzę. My mówimy spotykanie się z Tobą, Jeszua. My wyklinamy w tej linii Jeszuszy. Czy będziesz dla nich najważniejszy, będziesz dla nich skarbem. Będą ładnie ten treasure, to będą ładnie swoje życie. My uwielbiamy Ciebie. Oni wczoraj w tej lacie będą wreszcie ich życie. Ono kiedy ten sam do mostu do mostu. Ula na stanku do mostu do mostu do mostu do mostu. Ono ma kartę do mostu do mostu do mostu. Ono ma kartę do mostu do mostu do mostu. Ono ma kartę do mostu do mostu do mostu do mostu. Ono ma kartę do mostu do mostu do mostu. Ono ma kartę do mostu do mostu do mostu. Przepróbuj wszystkiego świętego zgodnego. Niech cały potencjał, który w nim jest, będzie uwolniony na Twoją chwałę. Na Twoją chwałę. Cały potencjał na Twoją chwałę. Ojcze, dziękuję Tobie, że ściągnie wzór z nieba, jak mam odrębnać uniemienie w imieniu Jezusa. Związujemy wszelki atak, który jest zapodany przeciwko niemu. Związujemy diabeł za plan, powziętą przeciwko jego życiu w imieniu Jezusa. Bo ogłaszamy, że on zrealizuje to, do czego Ty go powołałeś w imieniu Jezusa. I to będzie namaszczone, to będzie świeże, to będzie mesjańskie, to będzie mesjańskie, to będzie świeże i mesjańskie. I my to ogłaszamy nad jego życiem w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Rozwalamy stare, burzymy stare, burzymy kulturę. Burzymy wpływ na oszczędza, burzymy ten wpływ w imieniu Jezusa. Świeże i bogata, świeże i bogata. Gotowe naczynie, gotowy bukłak do przyjęcia Twojego w imieniu Jezusa. Kula rama santo do rano soko do rano. My w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad wszelką chorobą. My tak sprawimy do wszelkiej choroby. Przez moc imię Jezus. Górę ma serię kresę. Bo ja nie mówię ustrowienia.
Usługujcie mu teraz. Usługujcie mu teraz. Moc z nieba. Moc z nieba. Uzdrowienie. Całkowite uzdrowienie teraz. Teraz, Ojcze, my nie zgadzamy się. Jakikolwiek ślad choroby, jakikolwiek ślad infekcji, wirusa, jakiejkolwiek lewej bakterii. Wolą w imieniu Jezusa. Wolą w imieniu Jezusa. Całkowite uzdrowienie. Całkowite uzdrowienie. Całkowite uzdrowienie. Przez moc Jezusa. Przez moc Jezusa. Amen. Ojcze, ogłaszamy, że nikt w tym zespole nie jest przypadkiem w imieniu Jezusa. Koło kolorą przebrany na stanowisku pragnienia z nieba, pragnienia z nieba. Mówimy, że usłyszy dźwięki z nieba w imieniu Jezusa. To usuwa w tych większych obszarach, żeby pomieszanie i chaos w imieniu Jezusa. Wyścigamy z niego zdarza, wszyscy niewolnika w imieniu Jezusa. Wyrwamy jego życie w tej chwili. Skajdan, diabła, w imieniu Jezusa. Ułączę Mój Boże, na czynie do przyjmowania Twojego roszczenia w imieniu Jezusa. She's got a great one.
That God has no favors, that she's doing that. She may feel that she's not worthy of worship, but she is worthy. She is worthy. Tell her not to be afraid. She's going to recognize God's visitation. Tambua uwepo wa Mungu ndani mwako. Stale i ciężkie nauczyciele. O, to jest najgorsza w tej chwili. Z Jezusem. Mówimy, że życie.
maisha, maisha, maisha. You were.
You are the Lord. You are the Lord. Usiogope kuimbia Mungu wako. Jeni soma pelo kwa jina la Yesu. Jeni kuimbia ni mfalme. Hawa ni wana wa kuabudu, usiogope. Fanya sasa hizo mchezo. Mungu wako ni mkuu. Ujenge msaada kwa sasa cha kiingereza. Muabudu kwa moyo wako. Mi faz desejar este chão pelo todo o seu chão. Ai, Deus, como o cansaço é algo bem humano, para me deixar sentir bem esse dia. Como o caguá para o burro e o caguá. Musicie taką osobę spośród was,
wybrać i ją rozpoznać Kościół. To Kościół rozpoznaje. And the person is gonna be recognized even by the church as such a person. Jakiekolwiek nieznaki krótkie między nami, regardless of any kind of conflict between the team, haitajalisha vita katikati yenu. Unaongea kuhusu vita, haitajalisha. They're going to influence your worship. Now, what cow? Sikia hiyo sauti. Watabadilisha kikosi cha kuabudu. Pastor Shepard, zanim zaniesiesz swój dar przed Boga, to pojednaj się ze swoim bratem, jeśli coś masz przeciwko nim. It's very simple that if you have something against your brother, before you come with your worship in front of God, you have to reconcile with your brother. Spotykajcie się razem, módlcie się i chciejcie więcej. So Agata is standing for the team to meet together, to pray together, and to want and ask for more from God. Fulani anasema kikosi hiki, muombe pamoja, mkae pamoja na mtafute kutoka kwa Mungu. Wasze braki, na które dzisiaj patrzycie, nie mają żadnego znaczenia. If you're looking at something that you do not have, that doesn't matter. That's not important. Okay, kama unatafuta kitu chenye una, hiyo haijalishi. Ya nie jestem muzykiem. I'm not a musician. Yes, you will be bad. Ale przez cud zaczęłam grać na perkusy. But through a miracle, I started to play the drums. Na kwa miujiza tu, alianza kucheza ngoma. Takiego mamy Boga. That's the kind of God we have. Huyo ndiye Mungu wako na. Wszyscy tam zrobiście zwariowani na jego punkcie. I wish that you got crazy about your goal. Anaomba kama mtu ameshikwa na uenda wazimu wa Mungu huyo aliye hai. Żebyście o nim marzyli i śnili. That you would dream dreams about God. Kwamba utakuwa naota, unaota kuhusu Mungu. Amen. Podzielić z wami krótkim słowem. Friends, I want to share with you where. Marafiki zangu, nataka nishiriki na nyinyi leo. Jak modliliśmy się na początku spotkania, when we were praying at the start of the meeting, wakati walikuwa naomba kuhusu mkutano huu, pojawiło się we mnie takie silne przekonanie. I started to have a very strong conviction. Alianza kushawishika kwa ufupi. A powiedzieć wam na temat Kościoła i siły Kościoła. To tell you about the power of church. A tuambie kuhusu nguvu za kanisa. I wierzę, że jest to słowo dla was na ten czas. And I believe that it's the word for you for this time. Naamini kwamba hiyo ndio neno kwa ajili yenu wakati huu. Bo już na którymś kolejnym spotkaniu, kiedy tu jesteśmy teraz u was w regionie, Bóg przekonuje mnie, abym ją uwolnił. Because I'm convinced, I'm being convinced over the last few days to free this word. Okay, ameshawishika siku zilizopita kwamba neno hili litoke. Kiedy Jezus chodził w ciele po ziemi 2000 lat temu. When Jesus was in the body and on the earth. Wakati Jezus alikuwa katika mwili duniani huu. 12 uczniów towarzyszyło mu i widziało wiele znaków i cudów. 12 disciples were with him and they saw a lot of miracles. Wanafunzi 12 walikuwa na yeye, aliwaliona miujiza mingi sana.
ale któregoś dnia Jezus zapytał ich, kim dla was jestem? But one day Jesus asked them, who am I for you? Siku moja Jezus akawauliza wanafunzi wake, mimi ni nani kwenu? Przyjaciele, nie wykoncentrujcie się, bo te słowa, które do was mówię, to słowa od Boga. Friends, it's really important. I need you to focus because this is a word from God for you. Fadhali, marafiki, nasi naomba msikizi, maana hili neno ni kwa ajili yenu. Zapytał każdego z nich osobno, kim dla ciebie jestem? Jesus asked them separately, who am I for you? Jezus kawauliza kwa ghafla, mimi ni nani kwenu? Widzieli wiele Bożej mocy uwolnionej. They saw a lot of power of God. Waliona nguvu za Mungu kwa ukuu. Ale nie byli pewni, kim on jest. But they were not sure who he is. Lakini bado hawakuwa wamemjua yeye ni nani. Zastanawiali się, czy jest nauczycielem, czy jest prorokiem. They were wondering if he's a teacher or a prophet. Walikuwa wanashindwa, ni mwalimu ama ni nabii. I wtedy Piotr przyjął objawienie z nieba. And then Peter had the revelation from heaven. Na Petero akapata ufunuo kutoka mbinguni. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. You are Christ, Son of the Living God. Wewe ni Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Odpowiedź Jezusa jest bardzo ważna dla was dzisiaj. Jesus' answer is very important for you today. Jibu la Yesu ni muhimu kwetu sana leo. Jezus powiedział tak, na tym objawieniu, że ja jestem Bogiem. On this revelation that I am God. Kwa hiyo funuo kwamba mimi ni Mungu. Zbuduję swój kościół i bramy piekielne nie przemogą go. I will build my church and the gates of hell will not prevail it. Hiyo funuo utajenga kanisa langu na mamlaka ya kuzimu hayatakabili juu. Co to znaczy w praktyce? What does it mean in practice? Hiyo inamaanisha nini katika utendaji? Jeśli w swoim życiu realnie wierzysz Jezusowi, if in your life you truly believe and trust Jesus, kwa maisha yako kwa ukweli umemaanisha kutumainia Mungu Yesu, jesteś bezpieczny. You are safe and secure. Uko utakuwa na ulinzi wa kipekee na uko nafasi iliyo nzuri. Diabeł nie może cię dotknąć. And the devil can't touch you. Shetani hawezi kukuguza. Bo Jezus powiedział, bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Because Jesus said the gates of hell will not prevail it. Maana Yesu alisema wote wanaoamini hapo, shetani hatarudi kwao. Ale Kościół musi silnie stać na tym objawieniu, że Jezus jest Panem wszystkiego. But the church needs to be grounded very strongly on this revelation that Jesus is God. Kanisa linafaa kuwekwa msingi huu wa ufunuo kwamba Yesu ndiye Bwana. And that he is the Lord of everything. Ndiye Bwana wa kila kitu. W kościele nie chodzi o liczbę członków, liczbę spotkań. It doesn't matter about how many people are in the church or how many meetings you have. Haijalishi ni watu wangapi wako kwa kanisa, mikutano ngapi tuliyo nayo. Chodzi o to, czy wierzysz, że Jezus to Bóg, z którym ty jesteś zjednoczony. The most important information in church is whether you know that Jesus is God and that you are one with him. Okay, kitu muhimu kanisa ni kujua kwamba Yesu ni Mungu na wewe uko pamoja na yeye. Silny kościół to silne jednostki. Strong church is made up of strong individuals. Kanisa lenye lina nguvu ni kanisa la watu wenye nguvu. To ludzie, którzy wiedzą, kim są w Chrystusie. The church is made up of people who know who they truly are in Christ
kanisa linakuwa na nguvu kama watu wenye wako ndani wanajua ni kweli wako ndani kwa Kristo. Itakuri nyera za chenya zongo ndani kwa Mungu. Who are not stressed by what they're looking at around but at their circumstances. Watu ambao hawashughuliwi na mambo yale yanapitia hata mambo nao wanataka kuna wao. Poso pegi tego, że są zjeba i są zjednoczeni z Bogiem. Because they are certain that they are from heaven and they are one with God. Kwa sababu wana uhakika kwamba baba yao ako mbinguni na wana Mungu mmoja tu. Przyjaciele, wy nie jesteście z Kenii, a ja nie jestem z Polski. Friends, you are not from Kenya and I am not from Poland. Marafiki, nini hamtoki Kenya na wao sio wa Poland. Jeśli narodzimy się z Bożego Ducha, to naszą ojczyzną jest niebo. So if you are born from the Holy Spirit, our country is heaven. Kama umejazwa na Roho Mtakatifu, wetu ni mbinguni. Amen. Musisz być tego pewien zawsze. You have to be sure of this. Lazima uwe na uhakika kwa hili. Przyjaciele, kiedy Jezus rozpoczynał swoją służbę, friends, when Jesus was starting his service, Jezus alipomaanisha, alituokoa. On szedł, spotykał ludzi i mówił, pójdźcie. He was walking through various places and he kept saying, come with me. Alikuwa anatembea sehemu mbalimbali na alikuwa anaambia watu, nifuateni. Ludzie, którzy spotykali Jezusa, rozpoznawali życie. When people met with Christ, they recognized that he is the source of life. Wakati watu wanaokoka, wanatambua kwamba Yesu ndiye chanzo cha uzima wao. Ale musieli zaryzykować w wierze. But they had to take a risk through faith. Na wanahitaji kuchukua tahadhari kwa Kristo. Że zostawiają wszystko za stare i idą za nim. That they're leaving all of their old life behind and they're going after him. Wanaacha tabia za jadi na kale, wanaingia kwa maisha mapya na Kristo. Jeden z uczniów, którego spotkał Jezus, uprawiał rolę. One of his disciples was a farmer. Okay, mmoja wa wanafunzi wake alikuwa ni mkulima. Drugi miał potrzebę zmarłego ojca. Another one had to bury a dead father. Mmoja alikuwa anafaa kuzika baba yake. Cały system tego świata krzyczy wtedy, skąd to masz zrobić i nie idź za nim. The system of this world tells you you've got to finish the work of the world instead of going after Christ. Ale on powiedział, pójdź za mną i nie tłumaczył im nic więcej. But he said, follow me, and he didn't explain anything else. Alisema nifuateni, na kueleza chochote tena. Przyjaciele, to jest bardzo praktyczne. Friends, this is very practical. Jamani, hii ni jambo bora bado liko wazi. Z tego, co się dowiedziałem, to dzisiaj w sobotę jest u was dzień, w którym są potrzeby. Today I've learned that today, Saturday, is tradition for you, your funeral day. Leo hii nimejifunza kwamba kwenu, Jumamosi, siku yenu ya matanga na kuzika. Każda osoba, która jest członkiem tego kościoła, która jest częścią tego kościoła, a poszła dzisiaj na pogrzeb, a nie przyszła tutaj. Every single person that chose that going to the funeral instead of coming to the church today. Yaani ameshangaa watu wanachagua kwenda kwa matanga kushinda kuja kwa Kristo. Ulewa wivovi tego świata. Got influenced by the world. Okay. Sasa hiyo mshawishika kwa ulimwengu. Bo my przywieźliśmy dla was dzisiaj świeże słowo. Because we came to you today with a fresh word. So
Leo hii tulikuja na neno safi. Yesus powiedział, niech umarli przeżyją umarli. And Jesus said, let the dead bury the dead. Yesu akasema, wacha wafu wazike wafu. Te słowa pójdź za mną. Those words, follow me. Neno hilo, nifuate. Nie oznaczają tylko na początku oddania życia Jezusowi. It doesn't just mean to give your life to Jesus. Haimaanishi tu kupeana maisha yako kwa Kristo. Ale oznaczają też to. But they also mean. Haimaanisha pia. Żebyś naśladował Jezusa we wszystkim, co On mówił, czynił i robił. For you to specifically be a follower of Christ in everything you do and in everything you say. Inamaanisha kwamba wewe kumaanisha kuwa mwanafunzi wa Yesu kwa tabia yako na hata kuongea kwako. Jezus też jako człowiek dał nam przykład, że da się. Jesus, when he was in his body, he gave us an example that it is possible. Yesu alipokuwa mwili alitupatia mfano ambao unawezekana. Dlatego bardzo ważne jest, żeby znać Jezusa. That's why it's really important to know Jesus. Hiyo ndio maana ni muhimu kumjua Yesu. Żeby go naśladować, musisz wiedzieć, jaki on jest. To follow and to copy him, you need to know what is he like. Okay, kumfuata na kufanya unataka inamaanisha unafahamu kujua yeye ni nani. Wiele rzeczy zostało napisanych w Słowie Bożym. A lot of things were written in the Word of God. To dobra instrukcja do poznawania Boga, do poznawania Jezusa. It's a very good instruction to get to know the Lord. Ni muhimu maelezo haya kujua Bwana. Czytaj te prawdy Boże i przeżywaj je w swoim życiu. Niech one będą praktyczne w twoim życiu. Read those truths and leave them out in your life. Let them be practical. Soma Biblia na ufanye neno la Mungu liwe la utendaji katika maisha yako. I spędzaj z nim czas. Przyjaciele, to bardzo ważne. And it's very important that you spend your personal time with God. Twojego osobistego czasu z Bogiem nie da się zastąpić spotkaniem w kościele. You cannot replace your personal time with God with a meeting in church. Wewe chukua wakati wako ya kibinafsi, wakati wako kibinafsi na Mungu na mkutano wa kawaida wa kanisa. Przychodź do kościoła nakarmiony Bogiem. Come to church already full of God. Kuwa kanisani kama tayari umeuishwa upya. I udzielaj z tego innym, budując ich. And also you build others through your presence of God. So unapata mbele katika Mungu ukijenga watu katika uwepo wa Mungu. Nie daj się nigdy wkręcić. Don't get involved. Usihusike w religijne ruchy. Don't allow yourself to be involved in just religion. Usijiweke kwa maisha ya kidini. Twój indywidualny czas z Bogiem. Your personal time with God. Wakati wako wa kibinafsi na Mungu to perła i fundament twojego rozwoju i twojego wzrostu. Your personal time with God is the key and the main foundation and the pillar of your development with God. Nafasi yako ya kipekee na Mungu ndiye msingi wa nguvu za Mungu katika maisha yako. Gwarantuję ci, I guarantee you. Ninawathibitishia. Że jeśli będziesz naśladował Jezusa. That if you gonna follow and copy Christ. Kwamba ukamfuate na kuiga Kristo.
Jeśli pójdziesz za nim całą sobą, if you follow him with all that you have, all that you are, będziesz zwyciężał każdego dnia. You're gonna win every single day. Utaishi kila siku. I prawie piekło cię nie przemogą. And the gates of hell will not prevail you. Amen. Amen. My name is Juliet. Okay, I want to share with you my testimony, how I met Jesus. He's my Savior, He's my Lord. He's my Father. I want to tell you some things about my life before I met Jesus. I was born in Poland. And I was raised up in a good family. My parents were working hard to give me and my sister and brother everything to good life. Wazazi wao yeye na dada yake na ndugu yake wazazi wao walijaribu sana wapate kila kitu kwa maisha mazuri. And because of that, because of I was a good child. Alikuwa ni mtoto mzuri. I was learning very hard and very good. Alikuwa anasoma vizuri sana na alikuwa bidii. Because I thought that it would give me happiness. Maana alijua kwamba kusoma kwa bidii itampa furaha kwa maisha. I was a student in a primary school, then in a high school, and then in a university. I was studying at the university. Alikuwa mwanafunzi kwa shule ya msingi, akaenda kwa shule ya upili, mpaka akafika kwa chuo kikuu. So I am a well-educated person. Yeye ni mtu ambaye amesoma vizuri. And I can see that a lot of you, anaweza ona wengi wenu, are dreaming about that. Na muna hiyo ndoto. I thought that it would give me a happiness. Alidhani kwamba kisoma mpaka pata hiyo degree atakuwa na nini? Na furaha. But I wasn't happy in him. Lakini ndani mwake bado hakuwa na furaha. Then I met my husband. Akakutana na mume wake. And I got married him. I got married him. Alafu akaoleka kwake. He is very smart. Okay, alikuwa pia hapo sawa. Safi. He was a partner in some law company. Okay, na pia amesoma sana na alikuwa anafanya kazi ya uwakili. Yeye ni lawyer. We had a lot of money. Walikuwa na pesa mingi sana. Beautiful house. Nyumba nzuri na kubwa. Magnificent holidays. Walikuwa wanaenda tembea na yeye penye wanataka. I gave birth to our children. Alipopea kifungua watoto. I have a daughter and a son. Hapo na mtoto msichana, mtoto kijana. So I am a mother and a wife like you. Yeye ni bibi na pia mama kama nyinyi. But in my heart, lakini ndani ya moyo wake, I felt so empty. Lakini alionekana hako tupu. Like nobody. Na ni kama sio mtu. Because being well educated person, having a lot of money, being a mother or a wife. Kuwa umesoma sana, kuwa na pesa, kuwa mama ya watoto kwanza kijana na msichana, tena kuwa bibi ya mtu. It can give you happiness. Haiwezi kukupatia furaha. Yes. I was there. Alikuwa jinsi hiyo. I was empty in me and unhappy. Lakini ndani mwake alikuwa tupu, hakuwa na furaha. And then some people from the company of my husband. Kwa hiyo kuna watu wengine waliokuwa wanafanya kazi na mume wake. Told him about Jesus. Walimwambia kuhusu Kristo. I was aware of that Jesus was somebody. Alikuwa na habari kwamba Yesu alikuwa ni mtu maalum. But not
not God in my life. Lakini sio Mungu kwa maisha yake. And my husband, he was the first who gave his life to Jesus in our home. Kwa nyumba yao, mume wake ndiye alitangulia kuokoka. And for me, it was scary. I was scared. Lakini yeye alikuwa bado ameokoka kupeana maisha yake kwa Kristo. Because he started changing. Maana aliona mume wake akianza kubadilika. And I was looking at him. Na alikuwa anamwangalia. It's okay, it's good. And I was looking at him. Na alikuwa anamwangalia. And I started missing to this God. Na kaanza kuchanganya. As I told you, I was good. Bila niwaeleza alikuwa mzuri. I wasn't a sinner, as people can say that he or she is a sinner. Hapo tena dhambi vile mtu anasema fulani na fulani, wewe ni msherati ama ni mwizi. But in my heart, lakini ndani ya moyo wake, I made a lot of mistakes. Lakini alikuwa anafanya makosa mengi. One day, I asked God to convince me that I am a sinner. And then, God showed me a movie about me. And on this movie, I saw that I was gossiping people. I was wishing them hard. I was wishing them something hard. And this movie was about me. And it was horrible for me. Since that day, I was aware of that. That I was a sinner. Alishawishika ndani mwake kwamba yeye ni mtenda dhambi. And I started crying out to God. Akaanza kulilia Mungu. God, I need you. Mungu nakuhitaji kwa maisha yangu. Because after my death. Kwa sababu baada ya kifo changu. Without you, I will go to hell. I will go to hell. Bila wewe nitaenda jahanamu. I started crying out to God. Alianza kulilia Mungu. Please draw me to you. Mungu nivute kwako. Pull me along. Nivute. Because I don't know you. Maana sikujui. And I need you in my life. Na ninakuhitaji kwa maisha yangu. And from at that moment, wakati ule, I gave my life to Jesus. Nilipeana maisha yangu kwa Kristo. And I would never feel something like emptiness in my life. Na hakuona kwamba utupu uko tena kwa maisha yangu. And from that moment I was sure of that. Wakati kuanzia wakati huo alikuwa na uhakika that after my death I will go straight into heaven. Kajua baada ya kuokoka ana uhakika ataenda mbinguni moja kwa moja. From that moment, I am sure of that. Kwanza wakati huo ana uhakika kwamba. Why am I here? Kwa nini ako hapa leo? I am here to extend the kingdom of God. Ako hapa kueneza ama kueneza ufalme wa Mungu. I am here to spread the gospel. Ako hapa kutangaza injili. I am here to have my personal relationship with my God. Ako hapa kueleza uhusiano wako wa kibinafsi na Mungu. I started asking God simple questions. Alianza kuuliza Mungu maswali rahisi. One day, siku moja, my daughter, she wanted to go to sleep. Msichana wake alikuwa anataka kwenda kulala. Because she was small. Sababu alikuwa mdogo. I was lying with her in her bed. Alikuwa analala naye kwa kitanda chake. And I started asking God. Nakaanza kuuliza Mungu. God, what does it mean for me? Mungu, inamaanisha nini mimi? That I am not from this world. Kwamba mimi sio wa dunia hii. But I am from heaven. Kwamba natoka mbinguni.
nikamwambia, if you want to, ukitaka, I can go straight to you. Kama inawezekana, naweza nitakuwa moja kwa moja. Even that moment that I have family and I have my small daughter now. Ijapokuwa alikuwa na jambo yake na mtoto wake, bado alikuwa anaambia Mungu, naweza enda moja kwa moja na niwaache hao. Because in myself I realized that I am from heaven. Kwa sababu ndani mwake aligundua kwamba yeye anatoka mbinguni. And he is my father. Na Mungu ni baba yake. I am sure of my salvation. Okay, hapo na uhakika na ukovu wako. I had a cancer in my breast. Alikuwa na saratani kwa titi lake. And I was healed. Na alipona. Ilianza kwa maisha yake mwanzo. I am sure of my salvation. Hapo na uhakika na ukovu wako. I am sure who am I? Hapo na uhakika yeye ni nani? I am the daughter of God. Yeye ni binti ya Mungu. After my death. Mpaka mwisho wake. I will go straight to him. Ataenda kwake moja kwa moja. I have a personal relationship with him. Ana uhusiano kibinafsi na yeye. I can ask him and he will give me the answer. Anaenda kumuomba atampa jibu. Every day. Kila siku. I can come to him. Anaweza muendea. Without any condemnation. Bila kuhukumiwa. If somebody is a daughter of living God. Kama mtu ni binti wa Mungu aliye hai. Even though. Japokuwa when you make some mistake, unaweza fanya makosa mengine, God is with you. Mungu ako na wewe. And you can lose your salvation. Wewe poteza wokovu wako. It is forever. Ni wa milele. God is my father. Mungu ni baba yangu. I said nimeokoka. I have a personal relationship with him. Nina uhusiano wa kibinafsi na yeye. Friends, I want to ask you. Wapendwa, ningependa niwaulize. Is somebody among you? Kama kuna mtu hapa katikati. Is it sure? Hajakuwa na uhakika. Of salvation. Na wokovu. Please come to us. Jamani kuja. If you want to give your life to Jesus. Ukitaka kupeana maisha yako kwa Kristo. You have to be sure of that. Lazima uwe na uhakika kwa ajili hiyo. You are a daughter or a son. Kwamba wewe ni kijana ama binti ya Mungu. Of God. And there is no condemnation for you. Hakuna hukumu kwako. And after your death. Na baada ya kufa kwako. You will go straight to him. Tena moja kwa moja mpaka Mungu. Is there anybody? Kuna mtu kwa hii nyumba ambaye hajaokoka. Tafadhali wanaomba kukuombea uokoke. Nauliza kila mtu ameokoka kwa hii nyumba? Nyosha mkono juu kama hujaokoka. Usiogope. Friends, it's a very important question. Wapendwa, ni swali muhimu sana. Trzymacie pewność, że po śmierci idziecie do nieba. Are you sure of that? That after your death, you will go straight to heaven. Je, una uhakika kwamba baada ya kufa kwako utaenda mbinguni? Nowe narodzenie. Being a new born person. Kuwa mwokovu. Daje ci tą pewność. It gives you that you are sure of that. Inakupa uhakika wa hiyo. Dlatego powtarzam pytanie. So I ask you again. Nauliza tena. Czy każdy z was ma pewność, że po śmierci idziecie do nieba? Jeśli nie, podejdź do nas. Are you sure of that? That after your death you will go to heaven? If you are not sure, please come to us. Kama una uhakika ukikufa unaenda mbinguni, sawa. Lakini kama una uhakika, kubali uokoke leo hii. No cieszymy się, że wszyscy są nowo narodzeni. We are happy that you are... All of you are born again. Unafurahia kwamba ninyi nyote mmeokoka. Hallelujah.